Kochani, dziś moi drodzy, słuchajcie, podwodny odcinek, nie tylko podwodny, bo po prostu widzę, zrobimy jeszcze widzę wiadro latające, musimy spuścić z drzewa, złapać i się tak o jakby zespawnić, jakby ja zrobić tak, żeby no nie wiadro spaść, challenge. Tak, wiadro challenge. Dziś moi drodzy, gramy z braciszkiem, dajcie łapkę w górę, słuchajcie, dzwoneczkiem, a ja przewrócę normalnych. Dobra, widzę. Chodźmy lepiej tutaj. Na początku zrobimy ten wiadro challenge, później jak nam się uda w ogóle, to zrobimy no. To gdzie jest to wiadro? Oczywiście jesteśmy na kreatywie, żeby nic nam się nie stało, oczywiście. Ale no dobra. O. Dobra, mamy tu wiateczko. Z jakiegoś wysokiego. Może być z niego. On jest dosyć wysoki i chyba najwyższy zresztą. Po to wyrzucać. Może chcecie jeszcze raz. Nie musisz wyrzucać. Próba numer dwa. Tym razem trochę niżej. Nie trzeba wyrzucać. Nie udało się. Nie udało się. Dobra, nie umiem wiadra challenge. Julka, czemu... Teraz Igor pokaże swojego skina. Skilla. Sorry, skilla. Bye. Czekaj, jeszcze raz. Słyszałaś? Ej, no, udało ci się trochę. Dobra, teraz widzę, słuchajcie. Nadszedł czas. Igor, weź wyłącz to coś. Nadszedł czas, żebyśmy budowali, słuchajcie. Weź Igor, wyłącz. Żebyśmy wbudowali, słuchajcie, bazę. Podwodne. No, na pewno nadwodnej nie będzie. O, akurat zombie jak się chowa, to fajnie. Jakby. Aj, no te zombiaki będą chyba najbardziej mi przeszkadzać. Ze wszystkich. Oczywiście nie jesteśmy w Minecraftie, nie żeby coś, ale widzę, że chciałam przetestować tego Minecrafta i zobaczyć, który by był lepszy. Dobra, zrobimy taki prosty domek jakby. Pokażę teraz wam prosty taki domek, jakby nigdy nie jest taki normalny, taki. Taki nubski, żebym powiedziała. Taki o. Nie ślepianki? Nie wiem. Nie ślepianki. Wynucha! Najgorsze jest to, że będę się tu unosić za jakiś czas. Wynocha mi tu z domu, panie. Ja nie potrzebuję sąsiadów tu. Do tego, żeby ktoś mi tu pukał. Ale nie ma drzwi. Dobra, no, dobra, 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 dobra. Jak na nubski. Moim zdaniem. Co? No za duży, moim zdaniem jak na nubski. No nie wiem. Dobra, widzę, słuchajcie. Musimy nagrać połowę odcinka sami. Ponieważ jakby mój brat poszedł tam do pokoju, a teraz widzę, my robimy jakby swój domek. Igor powiedział, że za duży jak na nubskim. No może za duży. Chociaż no nie wiem. Słuchajcie, ale mam nadzieję, że nie słychać było mojej mamy. Bo dopiero co weszła. Dobra. Nie. Więc no. No i widzowie, słuchajcie, teraz damy tu drzwiczki. No dobra, mamy tu. Takie coś. Damy tu oczywiście okienka, będą różowe. No bo jakby inaczej, no.
Lubię różowy i niebieski najbardziej. Niebieski, ale różowy też może być. O matko, słyszałam chyba delfinka. Słuchajcie, a pod wodą chyba można mieć łóżka, jak wiem, chyba wiem. Oczywiście tu damy gąbeczki. Damy tu gąbeczki. Gąbki. Mokra gąbka? Nie, my musimy mieć suchą. Słuchajcie. Musi to wszystko nasiąknąć. Mianowicie tak się to prezentuje. Teraz my damy, słuchajcie, moi drodzy. Nie drzwi. Łóżeczko takie. Oczywiście różowe i niebieskie, no bo jakby inaczej. Słuchajcie, i zrobiliśmy taki podmorski świat, jak ładnie. I możemy sobie tu spać ogólnie to. I zobaczcie, śpimy teraz pod wodą. Czajcie, kozy. Ale fajnie. O matko. No jak zwykle musiałam coś pokręcić. Najgorsze jest to, że jak się śpi pod wodą, no to trzeba wysoki dach robić. Więc to pamiętajcie, widzowie. Dobra, widzowie, ulepszyłam trochę domek. A teraz, widzowie, słuchajcie, idziemy na polowanko. O, hello. Zobaczcie, jak mi fajnie w ogóle się ułożyła ta woda. W ogóle nie widać, że tego. Taka fajna ochrona. Mega fajne, odświeżające, słuchajcie. Coś nowego w ogóle. Jakbyście spotkali taki domek, co byście zrobili? Czy byście weszli do niego, szedli? Czy byście może zostawili i byście poszli tam na łowy? Ale ja bym znacznie poszła. I bym się ciekawiła, co tam może być? Dobra, teraz słuchajcie, muszę z wami się pożegnać, bo mnie ciekawi reakcja. No dobra, widzowie. No i teraz reakcja Igora na nasz domek. Igor, wysuniesz szeleszcz. Dobra. Ogólnie tu taki malutki dosyć, ale mam nadzieję, że okej. I ciemny. No, daj ale pochodnie. Zrobimy tu później pochodnie. No dobra. Pochodnia. Igor, przestań. Dobra. Mamy tu pochodnie, słuchajcie. Chyba okej. Nawet. Chyba. Normalnie by pochodnia jakby się zniszczyła pod wodą, bo zobaczcie. Tu damy pochodnie. Albo tu. Nie wiem, gdzie tutaj, chyba nie stawimy tutaj, ale jakbyśmy nie patrząc, no to by się zniszczyła, co nie? Jakby lol. No a tak się nie zniszczy, więc prosty, szybki sposób na robienie domków. No i papatki, misieczki, pa! Możecie napisać w komentarzu, czy kiedykolwiek wam się udał domek, pa!